Gdyby pan dzisiaj miał organizować swoją firmę, to czy w ogóle otwierać biznes, to co by pan zmienił? To prawdopodobnie nic, bo doszedłem tutaj, gdzie jestem. Prawdopodobnie wydawałoby mi się może, że popełniałbym mniej błędów, jakbym miał dzisiejszą wiedzę, ale nie mam pewności, że te 10 lat temu byłbym równie mądry jak dzisiaj, więc pewnie nic bym nie zmienił. Orion Media Group, czyli co? Czyli pasja, czyli ludzie, czyli obsługa w wersji premium, wartości i wszystko dla klientów. Obsługa medialna, tak? Na czym ona polega? Obsługa medialna polega na zakupie mediów dla klientów, dla tworzeniu dla nich kontentu, dla dzielenia się z nimi wiedzą, pasją oraz rozwiązywania wszelkich ich potrzeb oraz problemów. I z jakimi problemami dzisiaj zmaga się ten świat marketingu, reklamy, ten świat także tych, którzy tego potrzebują? Z problemami zmieniającego się prawa, z problemami pukającego kryzysu do nas, którym nie wiadomo, czy jeszcze puka, czy już nie puka. To jest takie, czasy są niepewne. Wojna na Ukrainie, wojna w Izraelu. Każdy ogląda złotówkę z dwóch stron, ale problemy finansowe to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że jest ta niepewność, zmieniają się regulacje, na przykład w reklamowaniu zawodów medycznych, medycyny estetycznej, kryptowalut, nie wiem, alkohol, papierosy. No, jest mnóstwo takich niuansów, w których raz możemy coś robić, raz nie, raz lawirujemy na granicy tego, co można zrobić, a czego już nie należy. Jesteście w stanie sprzedać w różnych częściach świata, czy kupić może tak reklamę i content? Tak, w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, tam gdzie jest cywilizacja. W tych, gdzie nie ma cywilizacji, mniej chętnie, ale też jest to do zrobienia. Ja rozumiem, że te kraje rozwijające się, abyśmy sobie życzyli, żebyśmy cały czas pozostali w tej cywilizacji, bo rozumiem, że nasz kraj jest pan w stanie zaliczyć jednak do cywilizowanych, skoro mamy tego typu przedsięwzięcie. Gratulujemy nagrody. Proszę powiedzieć, ile lat działa firma i co doprowadziło tak naprawdę do tego, że dzisiaj możemy nazywać pana tuzem biznesu? Firma w tym roku obchodziła swoje dziesięciolecie. Co legło u podstaw naszego sukcesu? Mnóstwo błędów, które popełniliśmy. A człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach, na własnych potknięciach. Wychodzi z nich mądrzejszy i otwierają mu się oczy na rzeczy, do których do tej pory nie zauważał. Podstawową rzeczą są ludzie, którzy nas otaczają, zarówno pracownicy, jak i klienci. My pracujemy tylko z ludźmi, którzy podzielają naszą ideę i to dotyczy się zarówno pracowników, jak i klientów. A jaka to idea? Obsługa w wersji premium.